Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 162 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 104, werset 24 do 35. Jak liczne są dzieła, Twoje, Panie. Ty wszystko mądrze uczyniłeś. Ziemia jest pełna twych stworzeń. Oto morze, wielkie, długie i szerokie, a w nim jest bezliku żyjątek i zwierząt wielkich i małych. Tamtędy wędrują okręty i Lewiatan, którego stworzyłeś na to, aby w nim igrał. Wszystko to czeka na ciebie, byś dał im pokarm w swym czasie. Gdy im udzielasz, zbierają. Gdy ręką swą otwierasz, sycą się dobrami. Gdy skryjesz swe oblicze, wpadają w niepokój. Gdy im oddech odbierasz, marnieją i powracają do swojego prochu. Stwarzasz je, gdy ślesz swego ducha i odnawiasz oblicze ziemi. Niech chwała Pana trwa na wieki. Niech Pan się raduje z dzieł swoich. Na ziemię patrzy, a ona drży. Dotyka gór, a one dymią. Póki mego życia, chcę śpiewać panu i grać mojemu Bogu, póki mi życia starczy. Niech miła mu będzie pieśń moja, będę radował się w panu. Niech znikną z ziemi grzesznicy, i niech już nie będzie występnych. Błogosław duszo moja, pana. Alleluja. Druga księga Kronik, w rozdziałach od 13 do 15. Przedstawia dzieje królów Judy, Abiasza i Asy. Abiasz objął rządy w Judzie w osiemnastym roku panowania króla Jeroboama. Trzy lata królował w Jerozolimie. Jego matka, córka Uriela z Gibea, miała na imię Maaka. Między Abiaszem a Jeroboamem trwała walka. Wojnę rozpoczął Abiasz siłą 400 tysięcy walecznych wojowników, wyborowych mężczyzn. Jeroboam zaś uszykował do walki 800 tysięcy wyborowych mężczyzn, dzielnych wojowników. Abiasz wstąpił na szczyt góry Semaraim, położonej w górach Efraima i rzekł Słuchajcie mnie, Jeroboamie i cały Izraelu. Czyż nie wiecie, że Pan, Bóg Izraela, dał panowanie nad Izraelem i to na wieki Dawidowi, Jemu i jego potomkom na mocy nierozerwalnego przymierza? Tymczasem powstał Jeroboam, syn Nebata, a sługa Salomona, syna Dawida, i zbuntował się przeciw swemu panu. Zebrali się potem u niego lekkomyślni mężowie, synowie Beliala, i sprzeciwili się synowi Salomona, Roboamowi, który był młodzieńcem bojaźliwego serca i dlatego im się nie oparł. Teraz zaś spiskujecie, aby oprzeć się panowaniu Pańskiemu sprawowanemu przez potomków Dawida, a jesteście licznym tłumem i macie ze sobą złote cielce, które Wam jako bogów sporządził Jeroboam. Czy to nie wy wygnaliście kapłanów Pańskich, synów Aarona i Lewitów, czyż to nie wy poczyniliście sobie kapłanów jak u ludów krajów pogańskich? Każdy, kto przychodzi z młodym cielcem i siedmioma baranami, aby go wprowadzono w czynności kapłańskie, staje się kapłanem tego, który nie jest Bogiem. Dla nas Pan jest naszym Bogiem i nie porzuciliśmy go. Kapłani na usługach Pana są potomkami Aarona, a także spełniają swe czynności lewici. Każdego ranka i wieczora składają Panu całopalne ofiary, wonne kadzidła. Troszczą się o chleby pokładne na czystym stole, o złoty świecznik i jego lampy, aby płonęły co wieczór, albowiem my przestrzegamy zarządzeń Pana, Boga naszego. Wy zaś opuściliście go. A oto z nami na czele Bóg i jego kapłani oraz trąby, aby grzmiały przeciwko Wam, Izraelici. Nie walczcie z Panem, Bogiem Waszych Ojców, albowiem nie powiedzie się Wam. Tymczasem Jeroboam rozkazał zasadzce zejść na tyły i w ten sposób sam znalazł się wobec Judy, a zasadzka na tyłach. Obrócił się wówczas Juda, a oto czekała go walka i z przodu, i z tyłu. Zawołali zatem do Pana, a kapłani zadali w trąby. Wtedy wszyscy z Judy podnieśli okrzyk bojowy i gdy oni krzyczeli, Bóg pobił Jeroboama i całego Izraela przed obliczem Abjasza i pokolenia Judy. Uciekli potem Izraelici przed Judą, a Bóg oddał ich w ręce Judy. Pobili ich wtedy Abiasz i jego lud oraz zadali wielką klęskę, tak że padło wówczas z Izraela śmiertelnie rannych pięćset tysięcy mężów wyborowych. Upokorzeni więc zostali Izraelici. Natomiast silni się stali wówczas potomkowie Judy, ponieważ oparli się na Panu, Bogu swych ojców. Abiasz ścigał Jeroboama. I zabrał mu miasta Betel z miejscowościami przynależnymi, Jeszane z miejscowościami przynależnymi i Efron z miejscowościami przynależnymi. Za życia abiasza Jeroboam nie mógł już powrócić do sił. Potem poraził go pan, to też umarł. Wzmocnił się więc abiasz. Wziął on sobie czternaście żon, i miał z nich dwudziestu dwóch synów i szesnaście córek. Pozostałe zaś dzieje Abiasza oraz wszystkie jego czyny i słowa opisane są w opowiadaniu proroka Iddo. Spoczął następnie Abiasz ze swoimi przodkami i pochowano go w mieście Dawidowym. Jego syn Asa został w jego miejsce królem. Za jego dni spokój w kraju panował przez dziesięć lat. Asa czynił to, co jest dobre i słuszne w oczach Pana, Boga jego. Usunął ołtarze cudzych bogów i wyżyny. Pokruszył stele, wyciął Aszery. Nakazał mieszkańcom Judy, by szukali pana, boga swych ojców i wypełniali prawo oraz przykazania. Zniósł we wszystkich miastach Judy wyżyny i stele słoneczne. Jego królestwo zaznawało pokoju w jego czasach. Wybudował też miasta warowne w Judzie, ponieważ kraj był spokojny i nie prowadził wojny w owych latach. Pan bowiem udzielił mu pokoju. Rzekł więc do mieszkańców Judy: Odbudujmy te miasta i otoczmy murem, opatrzmy wieżami, bramami, zaworami, dopóki jeszcze kraj jest w naszym władaniu. Ponieważ szukaliśmy Pana, Boga naszego, On także szukał nas i udzielił nam zewsząd pokoju. Budowali zatem i wiodło się im. Asa miał trzysta tysięcy wojska z Judy, noszących tarcze i dzidy. Z pokolenia Benjamin'a uzbrojonych w tarcze i łuki 280 tysięcy, a wszyscy byli dzielnymi wojownikami. Powstał przeciw nim Zerach Kuszyta w sile miliona żołnierzy i trzystu rydwanów, i doszedł aż do mareszy. Przeciwko niemu wystąpił Asa. Stanęli do walki w dolinie Sefaty w pobliżu mareszy. Wtedy to wezwał Asa pana, boga swego, i rzekł. Panie, nie ma Tobie równego, by przyjść z pomocą w walce między potężnym a pozbawionym siły. Wesprzyj nas, Panie, Boże nasz, bo Tobie ufamy i w Twoim imieniu wystąpiliśmy przeciwko temu mnóstwu. Panie, Ty jesteś naszym Bogiem, nie daj się zwyciężyć nikomu. Pobił więc Pan kuszytów wobec Asy i wobec Judy, wskutek czego kuszyci uciekli. Asa zaś i lud, który z nim był, Ścigali ich aż do Geraru. Kuszytu padło wtedy tylu, że nie ostał się nikt przy życiu, albowiem zostali starci w obliczu pana i w obliczu jego wojska. Zdobyto bardzo wielki łup. Zdobyli też wszystkie miasta otaczające Gerar. Ich mieszkańców ogarnął bowiem bardzo wielki strach, tak iż mogli złupić je wszystkie. A łup w nich był wielki. Uderzyli także na zagrody bydła, uprowadzając mnóstwo drobnego bydła i wielbłądów, a potem wrócili do Jerozolimy. A Duch Boży spoczął na Azariaszu, synu Odeda. Wyszedł on naprzeciw Asie i rzekł mu, posłuchajcie mnie, Aso, i wszyscy z Judy i Benjamina. Pan jest z wami, gdy wy jesteście z Nim. Jeśli go będziecie szukać, pozwoli wam się znaleźć. A jeśli Go opuścicie, i on was opuści. Przez długi czas był Izrael bez Boga prawdziwego i bez kapłana, nauczyciela i bez prawa. Zwrócił się wówczas w swej udręce ku Panu, Bogu Izraela. Szukał go, a on dał mu się odnaleźć. W owych to czasach nie było pokoju dla wychodzącego i wracającego, albowiem zawisł wielki niepokój nad wszystkimi mieszkańcami kraju. Naród powstał przeciw narodowi. Miasto przeciw miastu, albowiem Bóg przez różne uciski dopuszczał na nich to zamieszanie. Wy zaś bądźcie mocni i nie opuszczajcie rąk, bo będzie zapłata za wasze czyny. Gdy Asa usłyszał te słowa i to proroctwo proroka Odeda, nabrał otuchy i usunął bożki z całej ziemi Judy i Benjamina, a także z miast, które zdobył w górach Efraima. I odnowił ołtarz pański, który znajdował się przed przedsionkiem pańskim. Zebrał potem wszystkich z Judy i Beniamina oraz wszystkich z Efraima, Manasesa i Symeona, przebywających z nimi, bo przeszli oni w wielkiej liczbie z Izraela do niego, widząc, że ich Bóg, Jahwe, był z nim. Zgromadzili się więc w Jerozolimie w trzecim miesiącu piętnastego roku panowania Asy. W owym dniu ofiarowali Panu złupu, jaki przyprowadzili, siedemset sztuk większego i siedem tysięcy drobnego bydła. Zobowiązali się przymierzem szukać Pana, Boga ich ojców, z całego serca i z całej duszy. Będzie skazany na śmierć każdy, kto by mały czy wielki, mężczyzna czy kobieta, nie szukał Pana Boga Izraela. Przysięgli więc wobec Pana donośnie wśród okrzyków radości i dźwięków trąb i rogów, a wszyscy z Judy cieszyli się z tej przysięgi. A ponieważ z całego serca przysięgali sobie i pełni ochoty szukali Go, Pan pozwolił im znaleźć pokój na wszystkich granicach. Król Asa nawet swą matkę Maakę pozbawił godności królowej za to, że kazała sporządzić Bożka ku czci Aszery. Asa ściął tego Bożka, porąbał i spalił nad potokiem cedron. Ale choć nie usunięto wyżyn z Izraela, jednak serce Asy w ciągu całego życia jego pozostało szczere. W świątyni Bożej złożył sprzęty poświęcone na ofiarę przez swojego ojca i przez siebie: srebro, złoto oraz naczynia. Wojny zaś nie było aż do trzydziestego piątego roku panowania Asy. W pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 14, wersetach od 1 do 19, święty Paweł wzywa do poszukiwania daru prorokowania, który przynosi większe dobro wspólnocie wierzących niż dar języków, podkreślając, że rozumienie i budowanie kościoła powinno być nadrzędnym celem każdego charyzmatu. Tekst ten zachęca do postawienia na pierwszym miejscu miłości. Oraz pragnienia duchowych darów, które służą wzajemnemu umacnianiu wiary. Starajcie się posiąść miłość. Troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa. Ten bowiem, kto mówi językami, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem ducha mówi rzeczy tajemne. Ten, zaś kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze. Ten, kto mówi językami, buduje siebie samego. Kto zaś prorokuje, buduje Kościół. Chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami. Jeszcze bardziej jednak pragnąłbym, żebyście prorokowali. Większy jest bowiem ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Chyba, że jest ktoś, kto tłumaczy, aby wyszło to na zbudowanie kościołowi. Bo przypuśćmy, bracia, że przychodząc do Was będę mówił językami. Jakiż stąd pożytek dla Was, jeżeli nie przemówię do Was albo objawiając coś, albo przekazując jakąś wiedzę, albo prorokując, albo pouczając? Podobnie jest z martwymi instrumentami, które dźwięki wydają, czy to będzie flet, czy cytra. Jeżeli nie można odróżnić poszczególnych dźwięków, to któż zdoła rozpoznać, co się gra na flecie lub na cytrze? Albo jeśli trąba brzmi niepewnie, któż będzie się przygotowywał do bitwy? Tak też i wy. Jeśli pod wpływem daru języków nie wypowiadacie zrozumiałych słów, któż pojmie to, co mówicie? Na wiatr będziecie mówili. Na świecie jest takie mnóstwo słów, ale żadne nie jest bez znaczenia. Jeżeli jednak nie będę rozumiał, co jakieś słowo znaczy, będę barbarzyńcą dla przemawiającego, a przemawiający barbarzyńcą dla mnie. Tak też i wy, skoro jesteście żądni darów duchowych, starajcie się posiąść w obfitości te z nich, które się przyczynią do zbudowania kościoła. Jeśli więc ktoś korzysta z daru języków, Niech się modli, aby potrafił to wytłumaczyć. Jeśli bowiem modlę się pod wpływem daru języków, duch mój wprawdzie się modli, ale umysł nie odnosi żadnych korzyści. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.